Miasto grzechu, światowa stolica hazardu, a według NASA najbardziej rozświetlone miasto świata. Witamy w Las Vegas. Dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę inne śniadanie, bo ktoś na YouTubie nam przypomniał coś, o czym w sumie kiedyś wiedzieliśmy, ale zapomnieliśmy, że nie powinno się mieszać ogórków z innymi warzywami, szczególnie z pomidorem, bo ogórki wysysają wszystkie witaminki z pomidora i możecie zamiast pomidora równie dobrze jeść na przykład gruz, bo wartość witamin będzie taka sama, dlatego lepiej zjeść najpierw pomidora, a osobno ogórka, więc dzisiaj będziemy mieli z pomidorkiem, z rzodkieweczką, z papryką, to jest papryka, i z guacamole. A tak to wygląda, jak już jest tak trochę ładniej. A tak w ogóle, to dzisiaj jedziemy do Las Vegas. Wjechaliśmy do Nevady. Jest po pierwsze strasznie gorąco, a po drugie od razu za granicą pierwsze wielkie kasyno i cała oaza dookoła tego, a jesteśmy na pustyni. Czyli Vegas coraz bliżej. Cause I can see it in your eyes. Oh yeah. But there is no need. Że nie ma tutaj nikogo z obsługi, ale i tak są samozwańcy, tacy jak ten pan, którzy podchodzą do kolejki, biorą kogoś na bok, biorą od niego kasę i go wprowadzają do przodu bez kolejki. Gościu wziął kasę od tej dziewczyn i je wpuścił bez kolejki. We'll be right back.
jesteśmy już w Vegas, dojechaliśmy do naszego hotelu i jestem pod wrażeniem, jak wygląda pokój, bo to jest normalne, regularne mieszkanie. Mamy lodówkę, kuchnię, mamy salon, telewizor wielki, w ogóle w hotelu jest basen, mamy wielki pokój z olbrzymim łóżkiem, mamy łazienkę, do której jest wejście i od salonu, i od pokoju, wielka wanna, prysznic, dwie umywalki i najlepsze jest to, ile takie hotele tutaj kosztują, bo Las Vegas zarabia głównie na kasynach, dlatego ceny hoteli są bardzo niskie, ale nie jeżeli rezerwujecie je z wyprzedzeniem, bo jeżeli rezerwujecie z wyprzedzeniem, to są dosyć duże, bo ten hotel na przykład kosztował $300 z wyprzedzeniem. Ale jeżeli zarezerwujecie tak jak my, dzień przed albo dwa dni przed, to ceny drastycznie spadają w dół. Szczególnie w hotelach Excalibur, Circus i paru jeszcze innych, zamiast $200-$300 kosztują $20-$30 dzień przed, bo po prostu zależy im, żeby wyprzedać, bo wiedzą, że ludzie przyjadą i co będą robić? Pójdą do kasyna, pójdą na jakieś show, pójdą do restauracji, więc i tak wydadzą pieniądze, więc jakoś się je odzyska, dlatego te ceny bardzo obniżają. Wyjątkiem są weekendy, gdzie jest trochę ciężej o taką cenę, ale i tak można złapać duże promocje, więc jeżeli planujecie wcześniej, to planujcie tak, żeby być w tygodniu w Las Vegas i żeby właśnie rezerwować na ostatnią chwilę, albo za pomocą Bookingu, albo za pomocą Hotels Tonight, albo za pomocą Agody. My teraz akurat rezerwowaliśmy przez Booking. Wow, ogarniamy się i idziemy na miasto. Balkon mamy. Jak się to otwiera? Balkon z widokiem na... trochę na miasto. O, tam jest główna ulica The Strip. I... Venetian. Dobra, idziemy zaraz na miasto, idziemy do kasyn, spróbujemy zagrać. Ustaliliśmy sobie górny limit wydatków. Jaki limit ustaliliśmy? 100 dolarów maksymalnie możemy przegrać i będziemy grali w ruletkę, bo w ruletkę już trochę umiemy grać i mniej więcej wiemy, jak zmniejszyć prawdopodobieństwo przegranej, no bo wszystkie te gry w kasynach są zrobione tak, żeby ostatecznie na plus wychodziło zawsze kasyno, bo to oni zarabiają na tym pieniądze. Ale grając w ruletkę da się zrobić tak, żeby pomniejszyć swoje prawdopodobieństwo przegranej, a tym samym powiększyć trochę prawdopodobieństwo wygranej. Nie da się zapewnić wygranej, bo to zależy od szczęścia, od przypadku, jakkolwiek by to nie nazwać, ale da się zmniejszyć właśnie prawdopodobieństwo, że przegramy. I technik jest kilka. My będziemy używali dwóch technik. Jedna polega na tym, że obstawia się ciągle albo na czerwone, albo na czarne i podwaja się za każdym razem zakład, aż się w końcu wygra. A druga polega na tym, że w ruletce możecie obstawiać trzy kolumny albo trzy rzędy, że obstawia się dwie kolumny i dwa rzędy i robi się to na zmianę tak, żeby obstawiać te kolumny i te rzędy, w których nie ma liczby, która wypadła w ostatnim rozdaniu, bo ruletka polega na tym, że jest 36 liczb, jest koło takie, pan kręci tym kołem i gdzieś się zatrzymuje na jednej z tych 36 cyfr kuleczka i wtedy patrzymy na taki stół, na którym są rozrysowane wszystkie te liczby. Można obstawiać pojedyncze liczby, można obstawiać czerwone albo czarne, parzyste, nieparzyste, rzędy, kolumny i tak dalej. I jeżeli trafi akurat w to, co my obstawiliśmy, to wygrywamy albo... Najmniejsza opcja to jest, że wygrywamy dwa razy tyle, ile obstawiliśmy. Na przykład jeżeli obstawiliśmy czerwone i wypadło czerwone. Ale jeżeli obstawimy dokładną cyfrę, to wygrywamy 36 razy tyle, co obstawiliśmy. Czyli jak postawimy $100 i wygramy, to wygrywamy $3600 za jednym razem. Także można wygrać nawet spoko pieniądze, ale nie idziemy z nastawieniem, że wygramy. Idziemy z nastawieniem po prostu, że przegramy, ale się będziemy dobrze bawić i zaliczymy kilka kasyn. Więc zobaczymy. Oh.
Karolina, ile wygrałaś? Ale postawiłaś się na 23 i trafiłaś. Postawiłam na 23, no. No to dajesz dalej. Karolina, co się dzieje? Dwa razy pod rząd? Dwa razy pod rząd, trafiłaś cyfra. No, to ci połamią płacy i... Karolina już w stanie być. Wiecie, jak to jest szczęście początkującego, nie? Czyli zainwestowałaś 30, wychodzisz ze 100. Mamy to. Karolina, ile wygrałaś? A Ola, ile wygrałaś? 11 centów, też jest super. Ada, ile wygrałaś? Przegrałam dolarem, a w sumie to 50 centów. Więc 50 centów. Czyli prawie na zero wyszłaś? Come on. Jesteśmy w hotelu Flamingo, który wiele osób uważa, że ma taką nazwę dlatego, że chodzą tutaj żywe flamingi, ale prawda jest taka, że nazwa pochodzi od pierwszego właściciela, od gangstera, którego dziewczyna była tutaj showgirl i miała długie nogi, przez co kojarzyła mu się z flamingiem i na jej cześć nadał taką nazwę swojemu kasynu. Hotele w Las Vegas są budowane z olbrzymim przepychem. Przykładowo okna hotelu Mirage są zrobione z mieszanki szkła i złota, a pod hotelem Venetian pływają prawdziwe gondole. Kariera Las Vegas jako miasta rozrywki rozpoczęła się w latach 30., kiedy w Nevadzie zalegalizowano hazard. Początkowo było tutaj tylko jedno kasyno, a turyści przyjeżdżali tu jeszcze z innego powodu niż hazard. Na pobliskiej pustyni były próby bomb atomowych, przez co będąc tutaj w mieście można było sobie obserwować olbrzymie grzyby, które tworzyły się na horyzoncie, ale szybko zaprzestano tych prób i okazało się, że były one bardzo szkodliwe, a do dzisiaj ponad 10 tysięcy mieszkańców zaskarżyło rząd amerykański z powodu chorób popromiennych. Dlaczego Las Vegas powstało akurat tutaj? Na środku pustyni, gdzie praktycznie nie ma nic. Niedaleko, bo zaledwie kilka godzin stąd, znajduje się Kalifornia, jeden z najbogatszych stanów, z olbrzymimi miastami takimi jak Los Angeles i San Francisco, ale tam niestety hazard jest nielegalny. Dlatego zaledwie kilka godzin jazdy tuż za granicą Nevady, na środku pustyni, stworzono sztuczne miasto, w którym hazard jest legalny i początkowo przyjeżdżali się tutaj bawić ludzie właśnie z zachodniego wybrzeża, potem z całych stanów, a dzisiaj z całego świata. Miastem bardzo szybko zainteresowali się gangsterzy, którzy zaczęli stawiać tutaj coraz bogatsze kasyna i dzisiaj do miasta przyjeżdża rocznie ponad 40 milionów turystów, którzy w ponad 200 kasynach zostawiają 6 miliardów dolarów rocznie. A jeżeli o spektakularnych kasynach mowa, to jedno z najbardziej wypasionych chciał wybudować tutaj Michael Jackson, który przed swoim kasynem planował postawić swoją podobiznę w postaci 15-metrowego robota, który przez 24 godziny na dobę miał tańczyć moonwalk w taki sposób, żeby wszyscy ludzie lądujący tutaj już z samolotów mogli go podziwiać. Oficjalnie prostytucja w Las Vegas jest zakazana, ale nie sprawia to problemu, żeby na każdym kroku można było zobaczyć reklamy pań do towarzystwa i domów publicznych.